Dzień dobry nasi widzowie. Dzień dobry kochani. Jest godzina za 10:10. My już wyruszamy. Patrz, jeszcze jeden. Gdzie jedziemy? Najpierw do twojej mamy, bo jedziemy z nią do lekarza. Kurde, becia. No bo jest ten, jest zimny. A nie chcę, żeby mi zgasł. Bo jest 4 stopnie. No, chłodna jest dzisiaj. Ale jest w miarę, bo wczoraj tylko, tak żyło. Tylko ja nie lubię, że jest tak wilgotno. No. Nienawidzę tej wilgoci. Wszystko może być, byle nie było wilgoci. Wolałabym już lekki mróz, niż tą wilgoć. Tak. Dzisiaj mam bezrękawnik, ale mam pod spodem z długim rękawem bluzkę. Taką specjalną ci kupiłam. Chyba pani. A może panią przejedziemy, czy nie? Nie? A co tak pusto dzisiaj? Nie wiem. Ale posłuchajcie, pusto jest naprawdę. Tak jak tutaj widzicie, tu zawsze tak ruchu jest. A patrzcie, i w sklepach mało ludzi. To nie? Tak, parking prawie pusty. No bo wiesz, my o tej porze to rzadko jeździmy. Dla nas to jeszcze noc. Nie. No bo my jesteśmy ludzie sowa. A jeszcze codziennie trzeba z Majem chodzić w nocy? No, ja byłam o godzinie gdzieś przed pierwszą w nocy. A ja o 4:00. No, a ty o 4:00. Zaworki nie trzymają już. No, jej zaworki nie trzymają i niestety raz, dwa razy w nocy trzeba z nią... Iść. Ale jeszcze ten, bo tam ktoś napisał o pampersach. Ja uważam, że dopóki ona prosi i wytrzymuje, to żadnych to pampersów się chodzić, no. To się będzie chodzić. Jak gdyby już nie wytrzymywała, popuszczała, to wtedy tak. Ale na razie ona wytrzymuje, prosi nas, to znaczy kontroluje te swoje sprawy, to my z nią wychodzimy. I słuchajcie, nie wiem, czy się znów chwalić, czy nie, bo później znów dostanie, jak cię pochwalimy. Czekaj. Widziałaś tego? No, widziałam. No. Miała tylko ten jeden atak i na razie spokój. To. Właśnie. Atak padaczki oczywiście. Także od przez tego... półtora miesiąca. Tak, także to i tak jest ładnie. Ja jestem zadowolona. Fruzia już popiskuje. Dobra, bo coś mi lusterko się poprzestawiało. Nic nie widzę. Niech ci się przestawiała. Nie słyszę. Przecież ustawiałaś je. To nie. Aha. To ty musiałeś mi przestawić. To ja ci przestawiłem, tak. Może krasnoludki. Co ten środkiem jedzie? No. Lekarz załatwiony? Tak. Jedziemy jeszcze do apteki? No, do miasta do apteki kupiłem. Do miasta do apteki to sobie pojedziemy boczkiem. Twoja mama coś tam chciała? Jeszcze jej dokupimy. Tak, tam chciała jeszcze bułeczki, żeby jej wziąć. No. Jabłka, żeby jej wziąć, także. Jeszcze kupimy jej akurat ten. O, dzwonek był. Zrobimy jej malutkie takie zakupy, bo mówi, żeby dużo nie kupować, bo ona 6, tak? 6-10 zawsze jeździ na duże zakupy. Tak, żeby jej wystarczyło bułek tam, chleba. Tam jabłka chciała, mówi, że do chleba. Tam budują. Ma, że do chleba. O, a ten co? Czekaj, on będzie jechał. Nie. A dziury łatają. A, łopataj. No, kupimy coś tam. Także jej jeszcze zrobimy zakupy. Pojedziemy tu, może do Dino. I z Dino do apteki, i później jeszcze tak. Do niej. No, wszystko musimy akurat. Także pojedziemy, no, do Dino zrobimy
swojej mamie zakupy, pojedziemy do apteki, później do niej i do domu. I teraz nie miej tu samochodu. No, na żeganiu. Tak. A jeszcze twoja mama ledwo chodzi, to... No, jeszcze tą przychodnię tak mają, że z drugiej strony nie wjedziesz, bo jest daleko, no. Nie ma żadnego wjazdu, dojazdu. Trzeba od tyłu wjechać wejściem do personelu. I tak, teraz żeby do apteki tej najtańszej dostać, to też trzeba do miasta. No. Bo my zawsze w, no, w tej najtańszej, ona ma chyba DOS, co nie? Czy jak ona się nazywa? DOS. DOS. No. No bo ona jest głównie w internecie, nie? No ale ty, ale my mamy też aptekę taką stacjonarną DOS, nie tylko. No, u nas jest. Więc jak coś, to zawsze tam. No i widzicie, jakie zachmurzone, nie? No, dalej, 5 stopni. 5 stopni. Z Majcią sobie pochodziłem. Jak moja mama była u lekarza, to myśmy sobie pospacerowali. Tak. Becie zajrzała do pierogarni i no, uciekła. Słuchajcie, o właśnie, bo miałam powiedzieć, bo specjalnie właśnie poszłam do pierogarni taki zobaczyć ten ceny. Uszka z kapustą i z grzybami 50 zł kilogram. Takie robione ręcznie. A pierogi po 30 zł za kilogram. Nie, ja mówię, nie. A kopytka? Nie. Kopytka 25 zł za kilogram. No ale uszka 50 zł? No drogie, bardzo drogie. Fakt, że tam jest roboty, no bo to trzeba się nakleić, ale to wychodzi naprawdę drogo. Bo uszka to jest praktycznie samo ciasto, no bo ile tego farszu masz w tych uszkach? Mhm. Także wiesz, mąka i woda, co nie? Tak. Nie, a ile nam tych uszek potrzeba? Ja tam zrobię dla nas. Będę robić pierogi z kapustą i z grzybami, bo my uwielbiamy pierogi z kapustą i z grzybami. I takie na patelni odsmażone. Tak. To ja, jak to się nazywa, to ja zrobię tam z 20 uszek, więcej nam nie trzeba. Bo my oczywiście pojechali na głodnego, nie? Tak, no, my żeśmy jeszcze nie jedli. No co, to dopiero 11. My zawsze późno zaczynamy jeść. Ej, Majcia też. No, Majcia też. No. No, nawet jak będzie miała w misę, to nie ruszy. Gdzieś tak o 12 może coś tam uskubie, ale... Tak, a najwięcej je na kolację. A na kolację, tak, jej się włącza, to... Chodzi i prosi, normalnie prosi. Tak patrzy i łapką zaczepia i... No, twoja mama zadowolona z zupy. No, zupę zawieźliśmy, mówi, że będzie miała na 3 dni obiad. A zupa lekka, fajna taka. No, witajcie w kuchni. Witajcie w kuchni. Ja z Majcią wróciłem ze spaceru. Tak. A Becia zrobiła. A Becia zrobiła coś pysznego, ale coś to już macie pysznego, na kanale. Ale to już macie na kanale i musicie naprawdę spróbować. Wyszła pyszna. My dzisiaj mamy właśnie na kolację. Pastę tą. Jeszcze podejrzewam, że taką łyżeczką sobie zjemy tej pasty, bo jest naprawdę bardzo dobra. I do tego jajeczka i pomidorek. Pycha, normalnie pycha. Chciałabym, niebo w gębie. Tak. Chciałabym podziękować Eugenii, tak. Za moją... Wpłatę na piżamkę. Tak, za wpłatę za piżamkę. Bardzo dziękuję, bardzo to miłe. I bardzo dziękuję. Dziękujemy. Tak. No. Wracając do rybki miętusa, opowiedz. Boże, kochani. Nie wiem, słuchajcie, tą, którą my żeśmy kupili w Biedronce, nie polecam. Ryba była jak guma do żucia. Normalnie gumowa jak guma do żucia. W ogóle mi nie smakowała, a ja uwielbiam ryby. Nie smakowała mi wcale i na pewno nie kupię w Biedronce miętusa. Powiem wam, że jeszcze się zdecyduję, ale na jakiś taki mały kawałeczek, jeżeli będzie można, w rybnym sklepie, żeby spróbować, bo może tam po prostu coś było z tą rybą nie tak.
Ale była jak, no jak guma do rzucia, no nie smakowała. Dobra, troszkę. Majonez Madero też będziemy musieli spróbować, tak, nie? Tak, na pewno. Słuchajcie, teraz na święta będzie więcej i gotowania i tego wszystkiego, to na pewno spróbujemy. No świeże powietrze mi szkodzi normalnie. No. A, jeszcze miałeś mówić o rosole kolagenowym. Ja już powtarzałam zawsze. Rosół kolagenowy to jest po to, żeby z kości wygotował się ten kolagen taki. A im dłużej się gotuje, to tym więcej tego kolagenu się po prostu z kości, z chrząstek, ze szpiku wydobywa. I niestety nie, to nie jest 4 godziny czy 5. Nie, nawet i 72 godziny. Rosół, tak, rosół można gotować 4 godziny na jakimś kurczaczku bez wołowiny, to tak może być taki wywar 4-5 godzinny. Ale kolagenowy, im dłużej proszę poczytać, im dłużej tym lepiej. No, na koniec wrzucę parę zdjęć, jak uczyłem się wędzić. Tak. A jeszcze takie zdjęcia niespecjalne. Ale to są pierwsze zdjęcia, gdzie nigdzie nie są publikowane, co nie? Chyba kiedyś były na Facebooku. Ale na YouTube chyba nie może, było. No. Także fajnie, bo w niektórych odcinkach będziemy wam pokazywać zdjęcia, które nigdy nie były publikowane. Mm-hmm. Także oglądajcie, bo w każdym postaramy się w każdym odcinku po kilka zdjęć umieścić. No. I kto tu taki zmęczony po spaczniaczku, zobacz. Tak. Fruziek. A, poczekajcie, bo twojej mamie kupowaliśmy ten. Słuchajcie, kupiłam w Dino dla nas mandarynki. No chyba 6 zł kosztował, bo tam twojej mamie robiliśmy zakupy. Wiecie, jakie dobre mandarynki? Takie malutkie, ale naprawdę słodziutkie i bardzo dobre. Mhm. One są pakowane po kilo w takich tych. Bardzo fajne. A miętusa nie polecam. Nie polecam, on mi tak nie smakował. Nie dość, że drogi, to jeszcze był niedobry. No, a teraz. Gabrysia pytała, jaką zupę zawiozę mojej mamie. Będzie film, tak? A zupa? Brokułowa. I jeszcze jedno. Tak. Gabrysia, zadała pytanie kawał, nie? No. I wszyscy musicie się wypowiedzieć o tym. Tak, słuchajcie teraz. Czym się różni zupka szpitalna, a zupka więzienna? Tak, czym się różni zupka szpitalna od zupki więziennej? Tak jest. Jesteśmy bardzo ciekawi waszych odpowiedzi i mamy nadzieję, że Gabrysia, tak? Tak. Że Gabrysia na następnym odcinku pod tym odcinkiem, na samym końcu, napisze. Tak, kochana, nie pisz pierwsza komentarza, nie? Nie. Poczekaj, aż komentarze będą i dopiero wtedy mam nadzieję, że napiszesz, o czym, czym się faktycznie różni ta więzienna od szpitalnej. No i tak na koniec. Żeby was nic nie ominęło, prosimy o łapkę w górę. Tak, zasubskrybować kanał. Zasubskrybować kanał, wtedy was na pewno nic nie ominie. Serduszko, dzwoneczek i będziemy się z wami żegnać. Tak, miłego dnia wam życzymy. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.